że za taką cenę, czy tam nie wiem, 100 czy 110 zł, niemalże w samym centrum Warszawy, można wynająć sobie pokój, no, lepszy, no, przede wszystkim większa przestrzeń, większy standard, z łazienką, tak, no bo tu rozumiem, jak są te pokoje kapsułowe, to ta łazienka jest gdzieś wspólna. Prześmiewczo powiem, że trzeba być w dużym akcie desperacji, żeby tam spać. No, bo jestem ciekaw. Mam nadzieję, że tam kiedyś się wybiorę, może nie tyle co nocować, ale żeby to zobaczyć, obejrzeć, to porozmawiać z inwestorami, z właścicielami, z menadżerami. Osobliwe spojrzenie na świadczenie usług hotelarskich. Tak, od taka ciekawostka na rynku hotelowym. My chyba jesteśmy za bardzo 4-5 gwiazdkowi, trochę tacy wychowani w duchu tego, że musi być to śniadanie, jednak a słuchajcie, ale może, standardy może, są. A może właśnie, a może czegoś nie widzicie? Może to gdzieś kawał rynku ucieka, może to jest właśnie dedykowane, tylko nie wiem, studentom, którzy przyjeżdżają do... ceny na rynku hotelarskim, tak? Gdzie faktycznie za te x 10 zł, bo nawet nie 100, 10 tak. zł można się w hostelu w normalnych tak. warunkach przespać. To prawda. W Warszawie. Oczywiście może nie w tym momencie, kiedy są te piki, gdzie średnia cena windowana jest przez wydarzenia, które się w Warszawie dzieją. Ale 89 zł za spanie w, no, w kapsule jeszcze z kimś nad głową albo pod sobą, bo to przecież jest piętrowe. No, średnio no tak więc to właśnie. Widzę. Więc jakby, jako ciekawostka krajoznawcza, turystyczna, zwiedzić, zobaczyć, przeżyć. Raz. Może trzeba kiedyś zrobić integrację taką hotelarzy, co? Wszyscy ruszymy tam, zarezerwujemy... Kapsuły w innym miejscu. Tak, ale zarezerwujemy wszystko, i będzie cały hotel nasz do dyspozycji. Myślę, że mogłoby być ciekawie. Tak, ciekawe. Tam jest... Nie, bo zastanawiam się, czy mam tu informację, ile tam jest tych pokoi kapsułowych, ale chyba tutaj w tym... 114 boksów. 114, no to całkiem. Zresztą ulica ma też ciekawą nazwę, dowcip, więc jakby... Może to się wszystko jakoś składa. Tak, podobnie w Krakowie przy ulicy Rozrywki jest Izba Wieczerzy, więc to może... Nie bez powodu, tak? Dobrze, słuchajcie, to teraz chciałbym to połączyć z takim tematem związanym z inwestycjami, no bo to też jest inwestycja, taki hotel kapsułowy, ale no inwestycji w ogóle w Polsce hotelowych, czy około hotelowych, noclegowych, bo i apart hotele, kondo hotele, powstaje tego bardzo dużo, więc mamy tutaj artykuł odnośnie grupy Arche, która otworzyła kolejny kondo hotel w Warszawie. Tak, mówimy Arche Hotel Geologiczna, mamy otwarcie hotelu Warszawa chociażby, mamy informacje o hotelu pięciogwiazdkowym w Wiśle, to zostawimy sobie gdzieś na później, abyś ty, Ela, mogła troszkę więcej nam na ten temat powiedzieć, bo... Z pewnych uzasadnionych względów. Tak, dokładnie. No, ale no, co powiecie w ogóle na temat tych inwestycji? Na razie ogólnie bardzo. Nie chciałbym zatrzymywać się konkretnie przy Archa, ani przy hotelu Warszawa, czy przy jakichś innych inwestycjach, które tu mamy podane, ale w ogóle odnośnie samego rynku. Bardzo się boicie najbliższych 2-3 lat? My z Krzysztofem nie, my po prostu jesteśmy dobrze. To czego my się mamy bać? Ale tak naprawdę jadąc tutaj do studia samochodem rozmawialiśmy właśnie o tym i dzieliłam się z Krzysztofem takimi naszymi spostrzeżeniami z rynku warszawskiego, bo pozwoliliśmy sobie dokonać takich też wewnętrznych pomiarów, jak ten przyrost liczby pokoi na terenie rynku warszawskiego się kształtuje w ostatnim 2018 roku, z otwarciami oczywiście do końca 2018, to wyszło nam tak, że 26% wzrostu liczby pokoi w stosunku do roku poprzedniego ogółem, a w moim rynku, takim bardziej submarkecie, w którym funkcjonujemy, tym przy lotnisku, to aż 46%. Więc dzieje się i jest dość dużo, dość duże zagęszczenie, co powoduje od razu pewne próby kontrahentów, którzy gdzieś współpracują z hotelami, dotknięcia tych nowości, co tam się gdzieś dzieje u konkurencji, co tam nowego słychać, jakie te nowe usługi są świadczone. Przede wszystkim jakby wiadomo, że każdy hotel zachęca nowościami, ale też czasem, często jest to też jakaś promocyjna cena otwarcia. Każdy z ciekawości gdzieś pójdzie zobaczyć. Ale również są też takie newsy technologiczne, które w tych nowych hotelach każdy chce przedstawić i jakie my to mamy ciekawe rozwiązania. No i
dzieje się. Bać czy się boimy? W moim zdaniem jakoś zawsze się obroni, tak? Myślę, że tak. I też wychodzimy z takiego założenia, niech idą, niech sprawdzą, niech zobaczą, tym szybciej wrócą. Tak, znaczy boom inwestycyjny jest zjawiskiem jakby chyba ogólnopolskim. Oczywiście zawsze są liderzy tego rynku i tu Warszawa, Gdańsk, pewnie Wrocław, Kraków. No bo to zawsze jest tak, że te większe ośrodki mają ten, ale ten boom inwestycyjny jest, myślę, w całej Polsce. Czasami mam wrażenie, że nieogarnięty tak naprawdę i ze strony inwestorów i no, przez konsumentów to nie ma co być ogarnięty, bo oni się tylko cieszą, że mają większy wybór, ale tak naprawdę wydaje mi się, że trochę za mocno i za gwałtownie, bo to jest problem, bo jeżeli się stabilnie rozwija rynek i stabilnie się uruchamiają inwestycje, to jest tylko z korzyścią, natomiast taki gwałtowna ilość przyrostu pokoi, to samo jest w Gdańsku, czy to samo jest we Wrocławiu, no, musi spowodować w pewnej perspektywie, że i to szybkiej, że może nastąpić załamanie cen i załamanie obłożenia. Czy nie masz takiego wrażenia, że ta nasza percepcja tej gwałtowności, ona strasznie z biegiem lat się deprecjonuje, tak? Czyli, bo ja jestem na rynku warszawskim od 20 lat z jakimiś tam drobnymi przerwami, gdzie miałam kontrakt gdzieś w szerokiej Polsce, ale obserwuję, jak rynek warszawski się rozwija i mam wrażenie, że ciągle słyszę ten sam problem. Ileż tych hoteli się otwiera? Gdzie znaleźć klienta na tego hotelu? I mam wrażenie, że jakby ciągle jest ta dynamika przyrostu i ciągle się tak jakby ten problem powraca, tylko że my inne spojrzenie mamy na tą percepcję tej dynamiki, tak? Że... Tak, tak, tylko trzeba zupełnie odróżnić miasto stołeczne Warszawy od pozostałych wymienionych przeze mnie chociażby miast, bo ono jest kompletnie inaczej poukładane mimo wszystko z punktu widzenia podaży i popytu. Natomiast miasta czy lokalizacje, które są stricte sezonowe, no chociażby Trójmiasto, które jest w zdecydowanej większości sezonowe, no będzie miało problem, no nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, bo wszystko skupia się w przeciągu tam 4, max 5 miesięcy, a pozostałe 7 jest problem. A Kołobrzeg, Świnoujście i tak dalej, to wszystko jest niesamowita sprawa. Miasta typu Kraków czy Wrocław, które mają stabilny wzrost, dynamikę przyrostu ilości turystów i w ślad za tym idzie dynamika przyrostu bazy noclegowej, nawet jeśli ona jest troszkę szybsza, to nie grozi takim potencjalnym załamaniem. Poza tym jest drugi czynnik, który się pojawił nie tak dawno, mianowicie całe inwestycje oparte o zewnętrzne finansowanie prywatnych osób, czyli no, nazwijmy to kondo, cały system, który pozwolił deweloperom tak naprawdę na tanie źródło pieniądza. No i dla nich biznesem jest wybudowanie tego hotelu, a niech się kto inny martwi, kto obłoży, jaką będzie miał rentowność i tak dalej, to jest druga sprawa. Jest również prawdą, że wzrost gospodarczy generalnie patrząc na kraj jest od kilku okresów ostatnich znacząco. Ilość pieniądza, która się pojawia na rynku, braku innej alternatywy alokacji tych środków, czy to w instrumenty finansowe, czy w inne przedsięwzięcia biznesowe, powoduje, że pozyskanie tego inwestora się zrobiło tak proste, że no aż zbyt proste, krótko mówiąc. I stąd taki trochę mam wrażenie, no nie chcę go nazwać owczym pędem, nikogo nie obrażając, ale mam wrażenie, że jest przegrzanie w niektórych lokalizacjach. Nie we wszystkich, no ale przecież jak popatrzymy na chociażby nasze Pomorze, czy Gdańsk, czy cały rejon Sudetów, Karpacza, no to po prostu nie idzie ogarnąć, ile i kto i w jakich lokalizacjach to buduje. To są po prostu zjawiska w moim odczuciu nie do końca przemyślane, zwłaszcza, że jak się trochę poczyta tamtej zachodniej pracy, no to jest jakieś tam odbicie, to oni już to przerabiali gdzieś tam, więc jakby, no może by trzeba było więcej czytać, no tak generalnie. A teraz do szczegółów. Zatrzymamy się przy jednej konkretnej nowej inwestycji, Hotel Warszawa. Krzysztof, mówiłeś, że miałeś okazję być na takim preotwarciu, tak? Czy takiej imprezie dla branży eventowej? Tak, tak. Znaczy, zrobił hotel, tak to właśnie pierwszy raz w życiu też byłem na takiej imprezie, które było otwarcie hotelu przed otwarciem oficjalnym. Myślę, że dobry pomysł tak naprawdę, bo inny. Nie pokazuje się gotowego hotelu, tylko tak jakby na dzień przed, umowny dzień przed otwarciem, bo było to miesiąc przed otwarciem, więc fajny pomysł, żeby to pokazać. Oczywiście stać na to grupę, która jest znana, no bo Likusowie są raczej grupą hotelową znaną i wszyscy trochę spodziewają się, co zobaczą.
I to tak właśnie było, prawda? Zrobiono, zaproszono firmy, które się zajmują eventami, kongresami, konferencjami. No i oglądaliśmy hotel, kiedy nie wszystkie wykładziny jeszcze były położone, stały drabiny malarskie, tam ktoś fugował jakąś płytkę. Dostałeś kask? Kuchnia, tak, oczywiście. Ale też przyjemnie napić się szampana na zdrowie na budowie, jak to popularnie się mówi. To robi wrażenie, absolutnie hotel robi wrażenie. Widziałem teraz już zdjęcia po otwarciu, więc naprawdę jest efekt wow. I wtedy był efekt wow, jak chodziliśmy po obiekcie. To naprawdę myślę, że gruba konkurencja dla tych wszystkich tuców z Rafalsem na czele. I... A mieliście okazję być w Rafalsie właśnie? I ja jeszcze nie spałem. Nie. Myślę, że to, co opowiadają, to myślę, że powinni dokładnie patrzeć, co Liku sobie robią w Hotelu Warszawa. Włożone jest oczywiście bardzo dużo pieniędzy, jak zwykle w każdą ich inwestycję, i ona idealnie pasuje do tego portfolio, które mamy. I myślę, że zaskoczą rynek, absolutnie zaskoczą. Oni również są znani z określonego sposobu sprzedaży, określonej polityki handlowej, którą prowadzą. I to musi przynieść efekt pozytywny. Myślę, że zaskoczenie co do jakości będzie potężne, no bo patrząc na materiały, no to... No, brzydko, tak popularyśmy grubo. No właśnie, jak jest wasze, nie wiem, jakieś takie przeczucie, wrażenie, czy ten hotel właśnie w takim standardzie, z takim przepychem, tak, bogactwem, czy to ten pomysł biznesowy sprawdzi się w Warszawie? Jest na to klient w Warszawie? Jest. Tak też jakby pytam z perspektywy Rafalsa. Gdzie wydaje mi się, że no, bańka była bardzo mocno rozdmuchana przed otwarciem hotelu. Hotel już został spuszczony. Tak, jak widzicie, Likusi nie pompują piłeczki. Nie, no właśnie nie. A tam mówię, no była bańka bardzo mocno dmuchana, było otwarcie hotelu, bańka pękła. Później recenzje różnego rodzaju, czy opinie z wizyt się pojawiły i jak na tak wysoki standard zapowiadany, jak na taki luksus, wyjątkowy po raz pierwszy w Polsce w ogóle, no to wiele niedociągnięć było. Ciekaw jestem, jak będzie tutaj, no tu widzę, wypowiadasz się jakby w samych superlatywach, jeżeli chodzi o inwestorów, więc wróży to dobrze. Kolegów znam z Krakowa, bo stamtąd się koledzy wywodzą i każdy obiekt, który otwierany był obiektem na wysokim C i nigdy nie było żadnej fuszerki, nigdy nie było jakby żadnej próby nawet do tego, żeby obniżać jakość. Później również w serwisie i w całym procesie eksploatacji. Ale czy jest na to w Warszawie, na tego typu hotel, na tego typu usługi, czy w Warszawie, do Warszawy przyjeżdża taki gość? Ale zdecydowanie tak, ja myślę, że... Znaczy, nie znam ich polityki handlowej, ale mogę się domyślić, w którą stronę pójdą, bo robią tak dokładnie we wszystkich miastach, którym otwierają. Ustawiają się piętro niżej od tego, który jest uważany za najlepszy i zgarniają to, co trzeba zgarnąć, krótko mówiąc. I zmuszając tego pierwszego, żeby się do jego poziomu złożył. Poza tym oni są niezwykle konsekwentni, jeśli chodzi o politykę cenową i nie ma żadnego powodu, żeby... Dlatego, że jest dzisiaj 7% mniej, mam obniżyć cenę o 25%, więc to myślę, że przynosi skutek i myślę, że osoby, które tam pojadą, to będą bardzo pozytywnie zaskoczone. Ja miałem kiedyś przyjemność konkurowania z kolegami w Krakowie, kiedy oni mieli otwartego już Kopernikusa, a ja otwierałem Amadeusa, który był też butikowym hotelem, tak jak Kopernikus, i przyjechali klienci, którzy byli w Kopernikusie, przyjechali do mnie, część została, część powiedziała, że bardziej im Kopernikus pasuje. Myślę, że będzie tutaj dokładnie tak samo, no bo każdy ma swój styl, każdy się lepiej czuje w takich, a nie innych wnętrzach. Jedni lubią pluszowe obicie, a drudzy lubią bardzo takie proste, nieskomplikowane. Myślę, że zaskakuje jak zawsze takie poczucie ogromnej wartości materialnej włożonej w budynek, krótko mówiąc. I to jest cecha, która jest wszędzie. Nawet robi wrażenie w tym największym czy drugim co do wielkości budynku Europy w okresie międzywojennego, żeby zrobić z niego hotel, wybudować basen, pod spodem parkingi, wybudować dwa poziomy restauracji i tak dalej, więc to naprawdę jest szapoba. Jak Państwo wiecie, oni się również nie spieszą z inwestycjami.
No tak, długo. To długo rzeczywiście. Znaczy, to pewnie jakieś tam uzasadnione zbiegi okoliczności, prawda, się do tego... No to też nie była łatwa inwestycja. To też nie taka łatwa inwestycja, jak najbardziej od strony komunikacji, od strony no, całego jakby przebudowy obiektu. Tak naprawdę... Konserwator zabytków jeszcze, tak. Konserwator zabytków, oczywiście. Natomiast mogę powiedzieć, że pójście do apartamentu na najwyższym piętrze i wyjście na taras widokowy, no jest efekt absolutny wow. Mhm. A oferta eventowa? No bo rozumiem, od tej strony chcieli wam pokazać ten obiekt. Możesz w dwóch słowach jeszcze opowiedzieć? Eventowo, raczej bardziej konferencyjnie został pokazany, w związku z tym eventowo, no bo to można zrobić. No więc jest bardzo sympatyczny układ sal, nie są jakieś olbrzymie powierzchnie, raczej winące w kierunku takim, że to małe spotkania biznesowe. Oczywiście jest duża sala, ale są dzielone, w związku z tym bardziej myślę, że jest nastawienie na klienta 30-40 osób, sale konferencyjne na...